Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Góralki Tap. Pojawiła się kolejna edycja wafli Góralki. Już były Góralki tradycyjne, później były nagie Góralki. Teraz pojawiają się Góralki Tap, czyli podejrzewam, że na jednym z tych wafli będzie po prostu czekolada, że tym razem na wierzchu będzie czekolada, a nie jak zazwyczaj te wafelki były tylko z tych brzegów oblane jakąś taką masą czekoladową czy kakaową, więc taka będzie różnica, czy ta większa ilość czekolady na wierzchu wpłynie na to, że te Góralki będą trochę lepiej smakować od tych, które już są w sprzedaży, to się okaże. Występują one w dwóch smakach, na początek pierwszy z nich, Góralki Tap mleczne. Mam nadzieję, że chociaż ta czekolada nie będzie mleczna, tylko deserowa. I chyba taka jest, więc chyba nie jest już źle. A masa jest mleczna, bo jest biała, więc dlatego są mleczne, że nie w mlecznej czekoladzie, tylko masa jest o smaku mlecznym. I w ogóle ta masa, tak mi się wydaje, że tych standardowych, tam jest więcej tych wafli, a tutaj jakby trochę więcej tego kremu, ale ogólnie on jest cieńszy, czy tak cały ten wafelek. No cóż, czuję tą masę mleczną, na pierwszy plan się wybija. Na szczęście chyba, nie ta czekolada. Ta czekolada, myślałem, że to będzie jakaś gorzka. To jest chyba deserowa, ale nie tak bardzo słodka. Słodszy jest ten pod spodem, ten krem, więc on się wybija na pierwszy plan. Może dobrze. Ten wafelek na spodzie jest naprawdę taki nijaki. On jest chyba kakaowy, ale jednak to, co nad nim, wybija się na pierwszy plan. Że wafelek smakuje nijako. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest to takie bardzo słodkie, więc chyba to dobry pomysł, żeby dać trochę więcej czekolady, ale mimo wszystko nadal masa dominuje nad polewą. Jeżeli chodzi o skład pierwszego wafelka, na początek tłuszcze roślinne, palmowy i kokosowy, mąka pszenna, mleko 18%, pełne w proszku, cukier, polewa kakaowa 15%, na którą składa się cukier, tłuszcze roślinne, palmowy i shea, kakao 17%, obniżenie zawartości tłuszczu, serwatka z mleka w proszku, emulgatory, fosfatydy amonu, czyli E442, jest to stabilizator i emulgator stosowany tylko w czekoladzie i wyrobach kakaowych. Drugą z substancji jest polirycyno-olejnian poliglicerolu, czyli E476. Ma działanie emulgujące, stabilizujące, poprawiające konsystencję, gładkość i smarowność gotowych produktów, pozwala na łatwiejsze mieszanie składników, a także skraca czas kąszowania, czyli mieszania czekolady oraz zastępuje tłuszcz w produktach z jego obniżoną zawartością. I na tę polewę składa się jeszcze aromat. Dalej na składzie mąka sojowa, mleko tłuszczone w proszku, alkohol 1%, skrobia kukurydziana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, olej roślinny słonecznikowy, emulgatory lecytyny, zapewne lecytyna sojowa, czyli E322. To substancje przedłużające okres przyjemności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utlenienia, takie mielczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Dalej na składzie barwnik karmel amoniakalny, czyli E150D, inaczej karmel amoniakalno-siarczynowy. Jest używany jako brązowy barwnik, najczęściej spotykany w coli, ale również w pieczywach, sosach, likierach czy lodach. Dalej aromaty, substancja spłuchniająca węglany sodu, czyli E500, jest to po prostu soda oczyszczona. Jest jeszcze żółtko jaja kurzego w proszku. Informacja jest taka, że produkt może zawierać orzeszki arachidowe i inne orzechy. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 g produktu, jest to dużo więcej, bo trzeba by było zjeść dwa i jeszcze trochę, bo taki jeden wafelek to 40 g. W 100 gramach wartość energetyczna to 571 kalorii, tłuszcz 38 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 25 gramów, węglowodany 48 gramów, w tym cukry 35, błonnik 2 gramy, białko 9 gramów i sól 0,2 grama. Więc pierwsze te Góralki wypadły nawet nieźle, te drugie spodziewam się, że może będą nawet lepsze, bo drugi ze smaków to Góralki Tap z czekoladą. Czyli przekładany czekoladą wafelek, polany czekoladą, czyli masło maślane, ale tak będzie. Wygląd jest bardzo podobny. Różnica jest taka, że ten krem jest ciemny. No cóż, potrójnie czuję czekoladę, ale w sumie nie powinno mnie to dziwić. Ale która z tych czekolad wybija się na pierwszy plan? To nie wiem, czy to ta polewa, czy to ta masa, która jest w środku. Wafelek wydaje mi się, że po raz kolejny jest tylko zabarwiony kakao, czy nawet tym karmelem amoniakalno-siarczynowym, więc to jest właściwie wafelek. Nie mający smaku, tylko uzupełniający całość, ale nie. Masa wybija się na pierwszy plan. Później dochodzi już czekolada. Ale te obie czekolady mają troszkę inny smak, że można je rozróżnić. Ta polewa to trochę inna czekolada, masa kakaowa,
ma trochę inny smak, więc mimo wszystko, mimo że mówiłem, że to takie masło maślane, te smaki się rozróżniają. I chyba ten drugi smak wypada lepiej, przez to, że czekolada z czekoladą, niż to mleko z czekoladą, bo mimo że tutaj wybija się na pierwszy plan masa czekoladowa, to jednak z tą polewą bardziej się uzupełnia niż ta masa mleczna. Jeżeli chodzi o skład drugiego produktu, na początek tłuszcze roślinne, palmowe i kokosowe, mąka pszenna, polewa kakaowa 15%, na którą składa się cukier, tłuszcze roślinne, palmowe i shea, kakao 17% o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka z mleka, proszku, emulgatory, fosfatydy amonu, czyli po raz kolejny E442, oraz polirycyna olinia poliglicerolu, czyli E476. I na tę polewę składa się jeszcze aromat. Dalej mleko pełne w proszku, kakao 6% o obniżonej zawartości tłuszczu, serwatka z mleka w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, skrobia kukurydziana, czekolada 0,5%, na którą składa się cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, dekstroza, emulgator, lecytyny, czyli lecytyna sojowa, zapewne E322 po raz kolejny. Dalej olej roślinny słonecznikowy, emulgator lecytyny jeszcze raz, czyli E322, barwnik, karmel amoniakalny, czyli E150D po raz kolejny, aromaty, substancja spłuchniająca wyglady sodu, czyli po raz kolejny E500 i żółtko jaja w proszku, może zalew soję, orzeszki arachidowe i inne orzechy. Czyli praktycznie skład jest taki sam, tyle że dodano tutaj trochę więcej kakao i czekolady. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, po raz kolejny dwa i jeszcze trochę trzeba by było zjeść, bo cały taki wafelek to 40 gramów. 100 gramach wartość energetyczna 540 kalorii, tłuszcz 32 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22 gramy, węglowodany 55 gramów, w tym cukry 39, błonnik 3 gramy, białko 7 gramów i sól 0,2 grama. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, każdy z tych wafelków 40 gramów w sieci Kaufland kosztował złoty 39 zł. I nie wydaje mi się, żeby była to specjalnie wybudowana cena. Jeżeli chodzi o smak, to wydaje mi się, że ten tap, czyli ta polewa, wpłynęła dobrze na smak tych wafelków. One w ogóle są troszkę cieńsze, tą grubszą warstwą kremu przełożone. No ale ta czekolada dopełnia trochę smaku. W przypadku tych mlecznych, no to właśnie, wybija się ta masa mleczna, ale później ta czekolada jest, która w sumie nie przeszkadza w ogóle, bo trochę tak dopełnia smak. Tutaj ten smak jeszcze bardziej jest dopełniony, bo czekoladowa masa kakaowa z czekoladą jak najbardziej pasuje. Tym bardziej, że ta czekolada na wierzchu ma trochę inny smak od tego kremu, którym są przełożone te wafle, więc nie do końca jest to takie masło maślane, jak mówię. Można odróżnić dwa różne smaki czekolady. Więc wydaje się, że ta nowa wersja góralków to chyba dobry pomysł, bo gdy były one tylko oblewane z boku tą czekoladą, były takie jakieś smulające, takie wydaje mi się jakieś bardziej słodkie były, choć może to takie złudzenie było po prostu, bo tych wafli było nie wiadomo ile przełożonych, że ciężko je jadło, one były takie cięższe. Te, mimo że nawet dodano na wierzchu czekoladę, są jakieś takie lżejsze i przez to, że są cieńsze, fajnie je się chrupie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko, kolejny odcinek w tym tygodniu. Do zobaczenia.